W marcu w amerykańskiej gospodarce powstało zaledwie 98 tysięcy nowych etatów. To zdecydowanie mniej niż oczekiwał rynek i zdecydowanie mniej, bo aż około 120 tysięcy niż w poprzednim miesiącu. To również mniej więcej połowa średniej wartości tego wskaźnika na przestrzeni ostatniego roku. Silne załamanie po stronie zmiany zatrudnienia to jednak jedyny minus dzisiejszego raportu. Największym plusem jest spadek stopy bezrobocia do pułapu 4,5%, czyli poniżej bezrobocia naturalnego i na nowe cykliczne minima. Pozytywnie wypadają również tendencje płacowe. W marcu dynamika wynagrodzeń to 2,7%, to spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale jedynie minimalny i wartość zgodna z prognozą. Swoistym plusem jest to, że w górę zrewidowano dane miesięczne za luty, a dane na poziomie miesiąc do miesiąca w marcu wypadły zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. Podsumowując, gigantyczną słabością i mankamentem w dzisiejszym raporcie z amerykańskiego rynku pracy jest słabość liczby nowo utworzonych etatów. Możemy jednak śmiało powiedzieć, że rynek przypisuje ją czynnikom jednorazowym. W lutym pogoda bardzo sprzyjała, żeby przesunąć część prac, na przykład w sektorze budowlanym, na wcześniejsze miesiące niż ma to miejsce zazwyczaj. Dodatkowo w marcu, w czasie kiedy amerykański Departament Pracy sporządzał ankiety w Stanach Zjednoczonych, panowała zimowa burza Stella i to również mocno wpłynęło na procesy po stronie zatrudnienia. No w końcu w sytuacji, kiedy bezrobocie jest bliskie albo nawet poniżej bezrobocia naturalnego, to trudno oczekiwać, żeby gospodarka była w stanie każdorazowo, miesiąc w miesiąc kreować po 200 tysięcy nowych etatów. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o słabości, które, tak jak wspomniałem, można śmiało i łatwo wytłumaczyć czynnikami jednorazowymi. Gigantycznym plusem jest zejście stopy bezrobocia na nowe cykliczne minima. Pozytywnie wypadają również tendencje płacowe. W rezultacie po dzisiejszym raporcie dolar tylko na chwilę znalazł się pod presją i kilkadziesiąt minut po publikacji jest wręcz silniejszy niż przed nią. Jeżeli chodzi o kurs euro-dolara, to po chwilowym wystrzale w okolice 1,0660 kurs schodzi w okolice 1,06. USD/JPY jest obecnie w okolicach 110,75. Warto zwrócić uwagę też na parę aut USD, gdzie dochodzi do testu bardzo ważnego wsparcia w okolicach 0,75.